No cóż, w ostatni weekend na terenie Bydgoszczy odbywał się jak co roku. I ponoć w tym roku był już to ostatni bydgoski festiwal Kamerimasz. Ten z statuetką żaby. No i tu można zacząć się śmiać. A wiecie dlaczego? No bo na, na całym festiwalu Pojawił się wielki, ogromny smród obornika. Po pierwsze. Na festiwal zaproszono. Hm, jak to nazwać? Gwałciciela dzieci, pedofila? No nie wiem, jak go tam zwał, tak zwał, spieprza przed wymiarem sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, oczywiście mowa tu o Najsławniejszym polskim reżyserku. Romanie Polańskim, tak ten, który to ponoć trzynastolatkę gwałcił. Czy jakoś tam było, no nie, a polskie władze go chronią. Zapraszają. Ponoć chcieli mu dać jakieś tam żelazne listy, coś tam, coś tam. No i w ogóle beka z tego na potęgę dziesiątą, nie? Powinni go przed wjazdem do Bydgoszczy wykastrować za te jego wybryki w kierunku nieletnich osób, no nie? I Bóg zapłać bydgoskiemu prezydentowi. Niech mu Bóg w dzieciach wynagrodzi, że nie pojawił się nasz prezydent Bydgoszczy na tym całym festiwalu i nie podał ręki temu zwyrodnialcowi eromatycznym. Erotomanowi i tak dalej, i tak dalej. Chwilę po festiwalu wylało się szambo, totalne. No więc pewien gościu ze Stanów Zjednoczonych, który był to nominowany do Oscara, tak se zaimprezował w hotelu po festiwalu, że pobił ratownika medycznego, wybił mu zimba. Ratownik coś tam ma problemy ze słuchem i w ogóle. Do tego coś tam poszarpał się z policjantem, także wielka beka. Takich festiwalów jak najbardziej byt goszczy trzeba, żeby za tym festiwalem smród się ciągnął niesamowity. No cóż, szkoda, że nie zaproszono Pudelka, Kozaczka. I tego typu portali. Może by coś jeszcze było fajniejszego. Pozdrawiam miłego wieczorku. Do usłyszenia.